No i jesteśmy chyba w grze Albion Online. Jedno co mnie zastanawia, czemu tak... znaczy ja rozumiem, że ta gra jest taka z góry i ten, i z daleka, a ten charakter wygląda dość... kurde, średnio. Można być kobietą. No ja będę takim brodaczem. A mogę zmienić kolor brodzy, wąsa? Bo nie chcę być łysym brodaczem. Next. Murzynem można być. O, ja to bardziej taki jestem. Taki ciemny. O, i taka broda. No dobra, nie ma za wiele tu do wyboru w tworzeniu postaci. Soushibo. Create. O, stworzyłem postać. I co ja tu mogę zrobić? Create charakter, dobra, tu już mamy. Aha, statystyki żadne, no to co, wchodzę do świata. I co się dzieje? Witaj w Albion Online, to jest wczesny dostęp. O, tu nie wolno się bić PvP. Okej, dobra, jestem. Co ja tu robię? Fausing by się przydał, bo mi cały ekran aż chodzi po prostu. Co tu jest? Invite player to party. No nie, tego nie chcę. Destiny board. A, tutaj są jakieś... O kurwa, ile skilli. O, a to mnie chyba nie stać. Co to jest? 600, czego 600? To są jakieś learning pointy. A ja miałem mieć jakieś konia. Jelenia Ekron House. Dear founder, this message coincides. No close, dobra. O kurde, legendary explorer. To nie chcę ich ubierać. Jakiś koń, krowa. Mogę jakieś konia mieć i krowę. Ja przypadkiem wpisałem dwa legendary paki, więc mam wszystkiego podwójnie, wiecie. I coś tu jest. Founder's Certificate, Looking Glass, Founder's Statue. Dobra, wiecie co? To jest nieważne na razie. Co to jest? Premium Store. Aha. Extend Premium. A ja chyba mam Premium. 179 dni Premium mi zostało. Dobra, nie wiem o co chodzi. Co to jest? Albion Online Com, PvE, Ways to Get Silver, Trading. Dobra, Inventory, okej. Okay. Gildia nie. Choose building. Aha, economy, farming. A ja coś mogę zbudować. A co ja? Houses build. Invent i. A ja nie mam nic z takich rzeczy. Aha, no dobra. Ale jak tu coś działa, nie? Gadam z... O, jest. Beginner's Shield. 4 drewna. Co on będzie? Macał ręką to drewno? O! Premium bonus. Premium bonus, moi drodzy. Dobra, ścinam. Królika może złapię. No nie mówcie mi, że on stawi opór. Mów, potrzebuję jakiegoś noża, żeby go zeskinować. Dobra, zbiorę drewno. Dostałem level beginner wood gatherer. Nieźle, drzewo zbieram. Idę sobie tarczę zrobić, czekajcie. No, craft, kurde. I co, udało mi się? Bo nie widzę tego w plecaku. 5 na 3.
You crafted beginner's shield. Nice! Patrzcie, co ja jeszcze mogę zrobić. Mogę armor zrobić i mogę zrobić beginner skinning knife. Potrzebuję tylko kamienia i drewna. To jest chyba kamień. Dobra. Coś mi tu jakieś skille rosną, wiecie. Przecież masz EQ i rzeczy do tego domku w wiadomości. Mam rzeczy? Nie, mam DIDA na domek, czyli certyfikat, że mogę go zbudować, ale to chyba nie jest równoznaczne z tym, że mogę go... że mogę go... Dobra, mam to. Tools. Beginner's Axe. No dobra. Jak mi tak będzie szybko skill rósł, to ja za niedługo będę fejmem w tym świecie. Problem jest taki, że ja nie umiem grać w to. Ja nie chciałbym wziąć sobie, wiecie, staffu foundera i wyjść za miasto i mi zabiją i go stracę, nie? Dobra. Byśmy jeszcze kill off sobie może zrobili, bo zakładam, że jest coś takiego jak kill off. Mamy kill off. Mamy młotek, dobra, to jeszcze armor zaraz zrobimy i ten. No żeby miecz zrobić, na pewno więcej widzę drewna potrzeba. Więc ja tu sobie chwilę pobiegam. Myślałem, że z młotem będzie szybciej, wiecie, ścinał. No, tak nie widzę, żeby to robił szybciej. I jeszcze się powinno dać zbierać zioła z krzaków, tak mi się wydaje. Dobra, idę miecz sobie zrobić. Z kowala. Dobra, mam miecz. Co to jest? Heroic Strike. Aha, on ma takie uderzenie, Heroic Strike. Dobra, armor. Co to jest? Crafting... Crafting... Aha, to jest jakiś crafting focus i wtedy jest lepszy, chyba coś się lepiej craftuje. Aha. Nie, no to increase movement speed. No i zrobiłem to. Okej, okay. I mam jakiś hełm. No to idę króliki jeszcze pozabijać. Powiem wam, że fajnie to działa całkiem przyzwoicie. Kurde, jestem beginner skinnerem. Zaraz musimy wyjść za miasto i ten, i walczyć, nie? Z jakimiś krowami czy czymś. Armor. Movement speed jest zawsze najważniejszy. No i mamy też buty. No, powiem wam, że całkiem nieźle to wygląda. Wydaje mi się, że warto byłoby już gdzieś dalej iść. Bo to jest jakaś taka lokacja startowa zupełnie. Ale my chcemy już na przygodę się wybrać.
A nie na. A nie tak sobie o. Tylko gdzie są moje skille? Ja ciągle nie wiem. Czekajcie, to nie są moje skille, to nie. Gdzie to było ta postać? A pod Q mamy ten strike. A co to jest R? Szybsze leczenie. Immune to crowd control. A pod FM. Aha, dobra. Zwiększa prędkość na 7 sekund moją. Oj, zablokowałem się, nie mogę wyjść. Pewnie musi jakiś trigger tu się odpalić, może tak? Dobra. Zakryj mapę. Czemu mam zakryć mapę? Tu jest kowal. Czekajcie, Destiny Board. Ale nie, gdzie to jest ten mój Gatherer, nie? Wiecie, ja tam coś tu zbierałem. Nie widzę zupełnie. O, a tu coś jest. A tu, patrzcie. Czy to w tą idzie, czy w tą? Czekajcie, bo tu jeszcze coś widziałem. Aha, trzeba zbierać jakieś materiały. O kurde, jacy tu ludzie są na jakichś ostardach. O, kłaścik. Co to jest Royal Work Order? Royal Sigil. You must craft 3 Novice Borod. You must craft 3 Shield. Return to Novice Western Camp. Accept. Dobra. Musimy to zbierać. Czekajcie chwilę. Czy są jakieś drzewa tu? Czyli 3 miecze byśmy musieli zrobić. Ale ze mnie noob. Ci koleś tam na jakiejś krowie jeździ. No chodź, 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 chodź. Liski tu są. Widzieliście? Patrzcie, tu są lisy, muszę je załatwić. Co on tu spał mają? Co on robi, że je tak zabija wszystkie? Idziemy na miasto, na PvP, no. Gdzie to jest to PvP? Gdzie są te krowy, co tu miały być? Miedź. Widzieliście, jakiś lepszy składnik tutaj jest. A tu co jest? A tu już nie ma miedzi. A o, jest i lisek. Dobra. No i z niego skórkę ściągamy. Rozumiecie? Strasznie ta gra jest podobna do H1Z1. No ja też właśnie zauważyłem, że to jest takie H1Z1 tylko w świecie przygody. Szkoda, że nikt inny tej gry nie ma.
Może na PvP go, kurde, zabiję tego. Jakiś lesz za nim jedzie. Myślałem, że go zabiję. Tam ktoś coś czaruje po boku. Czemu interfejs tak wygląda i ma oprawę audio? Nie wiem, co znaczy interfejs ma oprawę audio. No na pewno tutaj interfejs tak wygląda, żeby można było na tablecie se klikać, nie? Jak ktoś jest szalony i gra w takie gry na tablecie. Ale nie wiem, co to znaczy, że ma taką oprawę audio, bo ja tu nie wiem, jaka jest oprawa. No zwykła oprawa audio jest. Dobra, idę dla niego, kurde, zrobić tu. Trzy miecze i trzy te. I trzy shieldy. You must craft 3 of novice shield. No ale zrobiłem je już. No co, o co mu chodzi? A no kur... Oh fuck. Novice broadsword copper bar. Oh fuck. Oh fuck. Dobra, już wiem, o co chodzi. To pewnie muszę tu przetopić miedź. O kurde. O nie, to nowisto nie jest beginner. Tu jest chyba garbaż. O. A, że czemu, no, że nie ma innych streamerów, żebym sobie z Bonkolem pograł, ale wyłożyłem 2 swoje kody na ten, bo nie wiedziałem, że mam 2 kody. Wiecie, i zużyłem te kody i teraz mógłbym sobie z Bonkolem zagrać, a nie mogę sobie z Bonkolem zagrać. No, a my tu musimy mieć znaleźć. Może tu jest. Wszystko, kurde, wykopane. Co za ludzie. You must crack beginner's... No ale beginner pickaxe ja już, kurde, dawno wykrafciłem. Czy ty też dostałeś? Ja nie, raczej nie dostałeś kodów dla innych. Ja dostałem, nie wiem, ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że jak mam 2 kody, to znaczy, że to są, wiecie, kody. Że jeden kod jest, nie wiem, na grę, a drugi jest na, nie wiem, jakiś Thunderpack czy coś takiego. A niestety się okazało, że obydwa były na Legendary Pack i ja 2 domy dostałem i 2 razy wszystko, nie wiadomo po co mi to teraz. Fajnie by się było łobuzerką zająć od razu. Całkiem ładnie to wygląda, nie? Tylko teraz jest pytanie.
jak tutaj PvP działa. Cała miedź wykopana jest, masakra. Ktoś łazi i wykopuje, kurde. I to jest problem. No i teraz po prostu aż człowiek aż chce takie otypanie, kosę z nim mieć. No, mam konto za 800 zł, rzeczywiście tak trochę wyszło. A co mi daje ten fame, który zdobywam? Bo nie wiem. Myślicie, że szacun mi daje? Nie wiem, bawełnę zbieram na razie. Nie wiem, czy można mieć szacun i fame od zbierania bawełny. A tu jest safe napisane, czyli tu jest pewnie bezpiecznie. Co tam ktoś makruje chyba, no kurde, za mostem, idę go. Co on robi? Jakiś silver z niego. O kurde, ktoś to tak nałożył, jakaś gildia. Co za ludzie. Jest prawie jak w tym, jak w Reign of Kings. Koleś tam męczy jakiś tych niewinnych. O, patrzcie, ile tu jest miedzi. Będę wszystko wykopię. Całą miedź wykopię stąd i będę mistrzem Albionu. Dobra, zbieramy. No, w prawdziwym życiu rzeczywiście jak się zbiera bawełnę, to się jest szanowanym. Ciekawe, czy nie ma lepszych narzędzi typu młot plus 10 do zbierania miedzi. Mi się przydało coś takiego. O, patrzcie, jaki pastuch tam jest za rogiem, zaraz go wyzerujemy go. Ty, tu jest jakiś heretyk. Dobra. Aha, bo to jest leczenie się, dobra, ja się zastanawiam, co on takie dziwne dźwięki wydaje z siebie. Dobra, powiem wam, że mam dziwne wrażenie, że jesteśmy już gotowi, nie? Na wykonanie naszego questa, żeśmy trochę miedzi pozbierali. Może jeszcze trochę drewna nam potrzeba.
Ale wracamy do miasta. Nie wiem, czy tu jest jakaś szybka podróż. Chyba nie, co? To by było bez sensu. Gdzie ja tu mam iść? Tędy. Dobra. No i wchodzę do środka. Czekajcie, musimy garbarza zahaczyć po drodze, żeby te skóry zrobić. To tu było, to tu było. No tylko 8? Aha, bo ja mało tych lisków zabiłem, no tak. To może jednak lisków by się przydało trochę więcej zabić, choć tu lisku. Dobra. No co tam? No nie wiem, no może większą lepiej, nie? No jak już mam, no jak mam ten taki, jak wok mam taki, wiesz, podobny, to już lepiej coś większego. Nie. A, no to git. No dobra. Wiesz co, ja na razie się nie wybieram za bardzo. No. Wiesz co, tak, no właśnie gram sobie, garbuję skóry. Popsikałem, to niedobre. No, garbuję skóry w grze. No, na wszystkim bym się znał, jakbym tak to było naprawdę. I co, spał? Widzisz, to elegancko. No to dobrze. Tak? A dużo osób? O nie, okej, no. Nie ma chyba. Jak ja mam to zrobić? No dobra, no okej. No, no to trzymaj się, hej. Siostra moja dzwoniła. Moi drodzy, jak ja mam to odblokować? Master level 1. A może jednak muszę craft tego toolsa zrobić, pickaxe.
Proficiency Gained, ale ja nie wiem, gdzie to Proficiency jest. Czy to jest gdzieś tu? A, tu mam to. A, czyli mam. O. Czemu mam na czerwono? Kurde, zabrakło mi tego miedzi. Kilka sztuk. Abym już miał to zrobione. No dobra, idziemy dalej. Tu są jakieś takie jakby... To jest w ogóle dziwne, bo jest niby drzewko, wiecie, jest drzewko czegoś tam, nie? Ale jednak trzeba robić różne rzeczy, żeby to drzewko się tam rozszerzało. Widzę, że tu jest krafterskie. No nie wiem, a tu co było? Niby są wymagania na to, ale te wymagania są jakieś dziwne. Wiecie co? Chodźmy od razu w prawo, tam na drugą stronę. A rzeczywiście jest Kill Creatures Worth 750, nie? A czemu od początku to nie działa, tylko dopiero jak ten? Czemu trzymam te trzy miecze i tarcze zrobione na początku? O, ja tu klikać zapomniałem. To leczenie jest jakieś zryte w ogóle. Wygląda trochę jakbym srał. Aha. Czy jest wersja polska tej gry? Wiecie co? Nie, raczej. Nie widziałem tam. Limestone, a to jest Raphstone. Dobra, coś podniosłem z niego, ale ja po... O, tych kamieni potrzebuję. Fuck, ile ich jest, tych ziomeczków. Zbieraj staffa z maila i idź zapisz bossa jakiegoś master toolka czy coś. Naprawdę mogę jakieś staffa z maila? Znaczy ja na pewno mogę zrobić... Nie to. Nie. Mogę konia mieć, ale nie mam tu mniecza żadnego. Mam tylko ubranie, wiecie? Tier 3. Co sprawdzałem w ustawieniach? No patrzcie, prawie już mam ten fame, żeby tam na jakiś level wskoczyć. Nie wiem, co tam jest. To jakiś mag jest. Patrzcie, jakie immuna sobie rzucił. Co za skubany ziomek. No dobra.
Dobra. Potrzebuję jeszcze więcej tych złóż tutaj gdzieś do kopania. A nie widzę ich. O, tu widzę, jest jedno. O, elegancko. Dobra, musimy go pokonać. Już mamy jakiś skill w fighterowaniu się. Będziemy mogli młotów używać. Okej, okay. No mamy już jakieś złoża, wiecie co, wróćmy sobie do miasta. Ktoś się pytał, po co noszę te trzy tarcze czy coś, no po prostu noszę, bo je mam, no co zrobię. Jeszcze koleś wydobywa, widzę, kurde, jakie złoże grube. Jedni piszą, że jest w PL, inni, że dopiero będzie. Wiecie co, tu nie ma opcji żadnych, a w tym menu, w tam wcześniej chyba nie było opcji PL. No tak mi się przynajmniej wydaje, że w tym takim jak launcherze nie było. No u mnie jest taki stream, no ludzie są zadowoleni, zawsze są zadowoleni ludzie z doboru gier, wydaje mi się, że jest wyjątkowy dobór gier u mnie na streamie. Co w tej grze jest tak ciemno, niech mi ktoś powie. Ale żeśmy wydobyli rudy. Kurde, no ale przez rzekę to nie przejdziemy, nie? Moglibyśmy se konia wygenerować, nie wiem jak to się robi. I jakaś kasa tutaj jest ogólnie, w ogóle silver. Patrzcie jak ja w Hawks Hide zaraz, no kurde. Obskurkuję go. Okej, okay, wracamy do miast. Co to za kurde Ink Starts, jakiś leszcz. No to czekajcie, inwentory. Weźmy te maile. Nie, tu gdzie tu jest mail? To nie są maile, to gdzieś tu miałem te wiadomości do mnie, gdzie to było? Tu u góry było, zniknęły wszystkie. Nie, mail? Nie, M to jest mapa. Inwentory? Nie. Nie wiem gdzie to jest, gdzieś to było. O, jest mail. Nie. Close. No, a gdzie konik? O, jest konik. Mam go tu gdzieś przeciągnąć? Jak to się używa tego konia? Zniknął mi. Coś jest nie tak. Dałem equip i zniknął. Coś... A, jest pod A. Mogę na niego wejść. Co wy teraz na to? Jeszcze nie jestem biedakiem.
I patrzcie teraz znów. A, normalnie jak w Heroes of the Storm się czuje. Wow. Patrzcie, ile mamy do wykrawcenia teraz. No jest jednak tutaj na dole, widzicie. Myślałem, że nie ma, nie? No, siedzę na koniu, jak w reklamie Old Spice. No. Dobra. I co teraz? Return the Novi Sten. To idę do niego oddać mu to. Complete. Okej, okay, no i co, dostałem to? Kurde, ani gówno, ani podziękuję ci. Co jest Royal Sigil? What? W dupie to mam, myślałem, że to jest jakaś broń, myślałem, że to jest miecz. No dobra, ale ja zrobiłem te miecze, a sam nawet nie mam takiego miecza. To jest Heavy Novi Sword. Dobra, i teraz Armor. Armor Magic Resistance. Dobra. No i mam taki hełm, nie? Chcę też płytówę. O, a tu jest Cleanse. Remove Crowd Control and Other Negative. Patrzcie. Ale jaki quality? Bo jest napisane, że jest quality, ale nie jest napisane jakie. No i mam buty. Moi drodzy, ale mieliśmy takich set, takich dwa takie zrobić. A, już nie mamy metalu na to. Dobra, jak to sprzedać wszystko? Niech mi ktoś powie. Czy to trzeba wyrzucić na ziemię? Nie wiem, jest tu jakiś sprzedawca albo coś? Myślałem, że jestem wyjątkowy, a tu każdy ma takie kokonia jak ja. Drop here to repair. No nie chcę repair. Jest jakiś sklep? Trash, co to jest? Łucznik, mag, miecze, toolmaker, stone mansion, lumber mill. Bank jest na środku. A tu jest bank. Wiecie co, no to wrzućmy to do banku. Nie da się tego jakoś przerzucać przy jednym przyciskiem? Może da się to przetopić jakoś? No dobra. No to teraz nie wiem, co mam robić, bo tu mam różne rzeczy do zrobienia. No ale ja bym już chciał na przygodę jakąś jechać, więc może jednak pojedźmy na przygodę, nie? No nie chce mi się być zwykłym pastuchem całe życie. To jest jakaś wiocha w ogóle po lewej. Travel to Greenvanen. Ale co te sigile dają?
Dobra, ci nam mogą coś odnieść. Kill 4 heretik, kill 4 heretik, kill 4 akcept. No i kurde, a elegancko. No i gdzie to idę to? Gdzie ich mam zabijać? Bo nie wiem, gdzie oni są, ci heretycy cali. Może tu gdzieś. Chyba jednak nie. Heretic Fireslinger. Fireslinger, kurde, heretyk. Nie wiem. Jak myślicie, gdzie siedzą tacy heretycy? Czy będzie wipe serwerów? Boże, nie mam pojęcia. Może będzie, nie? Chociaż jak ludzie tyle kasy płacą, żeby grać w becie, to chyba w sumie nie po to, żeby później im wipe'a zrobili. No ale w sumie to jest MMORPG i nie, też nie mogą pozwolić, żeby wiecie, świat pewnie zbugowany ostro. W ogóle jedna rzecz mnie interesuje. Pokażcie mi to i w bronie. Co tu jest? Na przykład Killcrimworth. Aha, i jak to zrobię, to dostanę, będę lepszy w mieczach i w ostrych takich. Aha, a tu na przykład? Jak będę medium, no dobra, czyli po prostu muszę walczyć, nie? Wydaje mi się, że tutaj oni będą, bo to jest taka na mapie takie miejsce tajne. I to właśnie tu czuję, że są ci przestępcy. Heretycy, kurde, muszę ich pozabijać wszystkich. Gdzie ci heretycy są? O, słyszę już ich. Coś nie ma ich za bardzo. Gdzie ci... O, jest, dobra. O, on jakieś krwawienie dostaje tak w ogóle z tego, co widzę. Boże, ile osób się tu nagle pojawiło. No ale to jak ja będę tych jednego heretyka, no gdzie jest reszta tych heretyków? No coś ich nie widzę. Dużo ich muszę pozabijać. Nie no, przy takim obłożeniu to w dupie to mam, wiecie co, tam po drugiej stronie miasta to luzik był, tu jest za dużo ludzi, żeby tutaj, wiecie, będę pół godziny siedział i bił jakichś heretyków nędznych. Tu już wolę pojechać na drugą stronę miasta i ogarnąć sobie coś. No nic, to jedziemy sobie dalej. Na drugą stronę miasta, mówię, czmychniemy i ten. I tyle. I tam jest dużo heretyków, tam ich sobie zabijemy, wrócimy, tylko questa oddać, nie? Patrzcie, jaki biedak bez konia. Wyśmiałem go. Panie, gdzie z buta? No, jestem jak kurde, jak kozak już jeżdżę na tym koniu. Wiem, że wyszedł trzeci epizod Minecrafta, dziś będziemy grali. Tylko później, w ogóle ja się muszę kawy napić, trochę mi się spać, znów się nie wyspałem, znów kurde życie, powiem wam, streamerskie, to jest życie bez snu, nie wiem jak to się dzieje. Siedziałem wczoraj, renderowałem film do nocy, bo mi się przypomniał Plants vs. Zombie, kurde, miałem nagrać. C
całe życie tak. Całe życie, kurde. Plants vs. Zombies. Chodź tu, heretyku, kurde. Klepać ci mordę będę. I co? A co to jest za... Nawet silna moja postać jest chyba, wiecie? Tu mnie zastanawia, bo te niektóre spele są za jakieś punkty, nie? Czy bije tego maga i on teraz chce wyczarować, a ja mu przerwałem czar. Hehehe. Mam takiego skilla, przerwi czar leszczykowi. No, powiem wam, tych leszczu największych to już zabiłem wystarczająco dużo. Heretic Poachera trzeba jakiegoś jeszcze, ale widzę, że wszystkich tutaj spotykam, więc jest dobrze, nie? Czemu ja pod... Aha, bo ja F klikam, Boże Święty, a nie D. Się zastanawiam, czemu mi skille nie działają. Zabiję królika. Zwykłego pastucha królikowego. Może jak oni widzą taką postać, to muszą mieć, kurde, mokre gacioszki. Pewnie myślą, Boże, co to za hero z legendary pakiem. To musi być Hero Soul. No, dźwięk leczenia to jest tragedia, powiem wam, niestety. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak jak dla mnie to brzmi beznadziejnie. Jakiś ciu, 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 nie? Masakra. Dajcie mi przeciwnika. O, patrzcie. Co on rzucił? On się poleczył, czy co on robił? Dobra. Okej, jeszcze muszę kilku zabić. Chyba mu ukradłem killa. Albo i nie. Skander, czy ja mam jakieś skandera? Już mam takiego zabitego. Już nie muszę więcej skanderów zabijać. Tylko dla sportu mogę go zabić. Czyli ten z nożykami nas zupełnie nie interesuje jako cel. Jeszcze muszę, kurde, tego kilku zabić, tylko żeby na dobrych trafić, nie? Dobra, mam go. To będzie ten chyba hermit. O, widzicie? Okej. Jeszcze jeden hermit.
Kurde, gdzie ci przeciwnicy są? No i co? Nudne to bycie tych heretyków. Trzeba na jakieś grubsze tereny pojechać, wiecie, gdzieś, gdzie walka będzie stanowiła wyzwanie. Bo ja przy takiej grze to bym, kurde, usnął 30 razy chyba. Podbiegnij, zabij, kurde. MMORPG. Kuźwa, no nie szczymia tego. No niech mi dadzą, kurde, do zabicia jakiegoś typa. Uła, co to jest? Jaskinia, kurde. Wchodzę tam. Ty, a gdzie ten koleś? No jest, dobra, może tu są ci heretycy. W większej ilości, idę tam. Kurde, dungeon. A jest, są ci heretycy, patrzcie, kurde. Znaleźliśmy źródło plugastwa. Trzeba było tak od razu. Gdzie tu się wchodzi? Do góry. Bo nie widzę. Nie no, kurde, gdzie tu jakieś schody są na górę? Coś tu jest nie tak, zdecydowanie. No schodów nie ma, kurde. A nie, czekajcie, tu jest chyba wejście, bo widzę. No i to jest to. To jest taki precel, jak go przejdziemy na sam szczyt, to na pewno jest coś najlepszego tam. Jakieś skrzynie albo coś. A może nie ma nic? I jeszcze nam zostało heretik jakiś. Ty no, ktoś nas zabija. O fuck. Tak byśmy zginęli, kurde. Czekajcie, trzeba odpocząć chwilę. O kurde, 1600 za niego. Muszę tam iść i go zabić solo. Dobra, już muszę tylko tego poachera dorwać. No i co?
Dobra. To jest leszcz. O, coś się tu uruchamia. A. Nie. No nie wiem, tu chyba nie ma tego. Invited you to their party. No nie, no bo to homoseksualne party, kurde. No nie no, chyba trzeba wyjść stąd, nie? Bo nie będę tu siedział przecież. Ciekawe, który to jest ten poacher. Nie wiem, sam. Czekajcie. Po co jest to złoto? Ktoś tam pisał, po co jest złoto na czacie, że co czas się nim przedłuża w grze? Abonament czy coś? A rzeczywiście, czyli za 19 360 dni, a ja mam 24 tysiące, to mogę sobie kupić, kurde, na rok konto premium. Ciekawe, od kiedy można zabijać. Trzeba mieć jakieś specjalne coś, czy wystarczy wyjść na, za strefę tam gdzieś. Chciałbym jeszcze tego questa oddać, tylko nie wiem, czy znajdziemy tutaj tych heretyków odpowiednią ilość. Nie wiem, i nie wiem, czy tych poacherów to nie, oni nie są tylko po tej stronie mapy, bo tam po drugiej coś nie było, żadnych poacherów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Żółte, czerwone, czarne strefy są PvP, a jaka ja jestem strefa, bo nie wiem. Po czym to poznać, jaka jest strefa? Gdzie to jest napisane? O! Trochę średni ci, bo mają dużo strasznie ten... Dużo mają hapsów. Ale nie są mi do niczego potrzebni. Ja potrzebuję, kurde, poachera, żeby questa skończyć. Może to jest poacher. O, jest, to jest łucznik po prostu taki. Czy ja biję non stop innego, czy oni się leczą za całe swoje życie, bo już nie wiem. Nie ma takiego leczenia. Dobra, jeszcze jednego łucznika muszę tylko znaleźć. To nie powinno być trudne. Gdzieś się tu powinien znajdywać. No, dźwięk leczenia to jest, kurde, najgorszy dźwięk w tej grze. Najgorsze jest to, że nie można komuś luta ukraść, nie? Jaki to ma sens w takiej grze? Niby, że to jest open world, a kurde, kradnięcie lootu jest close. Chyba, że to tylko na tych mapach początkowych tak jest. Dobra, może na koniu pojeździmy i tego łucznika poszukamy, bo w sumie tylko łucznik mi jeden jest potrzebny do zabicia i będę szczęśliwy.
I możemy, kurde, normalnie kończyć. Już jesteśmy mistrzami gry, jak łucznika znajdziemy jeszcze jednego. No nie chcę tu, tylko chcę tu jechać. Wiecie co? Ktoś ma w ogóle jakiś znaczek na tarczy. Ciekawe, czy to się da sobie wybrać. Jak zabiję kogoś, to mogę go zlutować. No to kurde, dziękuję bardzo, że mi pozwolą. No to jest oczywiste, kurde. To jest podstawa wszystkich podstaw, że jak zabiję kogoś, to go mogę zlutować. Jakby tego nie było, to nawet kijem nie ruszył takiej gry. Gdzie są ci łucznicy? O, jest, 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 kurde, ten jest mój. Ten jest mój. Dobra, uciekam. Biorę konia i idę oddać questa. Że w żółtej strefie tylko trochę silvera, no ale jak ja, skąd ja wiem, w której ja jestem strefie? A co, Daniel Medical ma tego? Ma Albiona, że się pytacie, kiedy z nim zagram? Może ma magiczną gildię też tam? Dobra, tu od ziomeczka brałem questa i będę go oddać. Complete. Oj, kurde, tu. Nie chcę tego już. To już zrobiłem. Dobra, idziemy dalej. A, ja jestem tutaj. A, o kuźwa. Gdzie są te czarne strefy? O, w dupę. To duże jest wszystko. Czyli ja jestem tu, gdzie jestem? Zgubiłem się, gdzie jestem. Reset kamera. Jestem tu. I muszę iść tu na północ. I tam. I tam muszę iść. No dobra, no to idę. Nie ma jakiejś szybkiej podróży? Przecież to w życiu tam nie dojdę. Czy te tokeny, co ja mam tu w plecaku, 6 ich już mam, czy to jest ważne? Do czegoś tego się używa? No może jest ta gra po polsku, no nie mam pojęcia, czy ona jest, tu nie ma opcji w ogóle w tej grze, nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz gdzieś tam w launcherze, może są opcje. Chyba zainstalowałem jako polską w ogóle, tam się coś pytało. No co za różnica, przecież i tak wszystko rozumiemy, tu nie ma żadnej fabuły. Co, nie rozumiecie, kurde, gain, kurde, 9000 golda, znaczy 9000 fejmu, no to nie ma co rozumieć w tej grze. Kurde, jakie tu są dystanse. Nie da się przyspieszyć tego typa. Żeby szybciej ten... O, patrzcie, jaki tu jest słuch. Dobra. O, kuźwa, jakiś wilk. Lepiej z drogi nie zjeżdżać, bo tu się już zaczyna robić dziko. Wilki nas atakują.
A tu są opcje, patrzcie. A to jest polski. No i co, już się zmieniło? Co? A kurde, pewnie restart trzeba, albo jakiś update. Co dopiero teraz skojarzyłem, że tu mogą mieć opcje. A to jedno mnie zastanawia, to czemu jak włączam grę, to nie ma opcji w ogóle, żadnych. Dopiero jak wejdę do niej, to nie... Nieważne zresztą. Jedziemy dalej, kurde, to strasznie daleko jest, patrzcie, my jesteśmy tu, a chcemy tam gdzieś dojechać. No, reset trzeba zrobić klienta, nie chce mi się teraz robić resetu klienta. Czy będę grał jutro w Rainbow? Ja nie, wiecie co, ja nie mam chyba Rainbow Sixa w ogóle, nie wiem, mam Rainbow Sixa, grałem coś, jakąś betę, ale czy to ja miałem grę? Wątpię, szczerze powiedziawszy. Dobrze, jadę. O kurde, statek. Jak to statek? Gdzie ja jadę? O, to nie wiem, czy ja tu chcę jechać tak naprawdę. Chcę płynąć tu statkiem? No to wcale mnie nie przybliża do niczego. Wiecie? No tu jest jakieś domki, jakieś wioski, to jest na czarno i czuję, że to jest właśnie tu. Tu jest nasza przygoda, więc tam pojedziemy. Dobra, żebym tu źle nie pobiegł znów. Dobra, tu, tu i tu. Okej. Albo w prawo od razu. I co, tu jest... Ciągle jest bezpieczna strefa, strasznie duża jest tej bezpiecznej strefy, to mnie dobija, trzeba pół mapy przejść, żeby się coś zaczęło dziać, no. Niech zrobią serwer dla Kerbirów jakiś taki, bezpieczna strefa only, i tam oni się będą, kurde, po siusiakach macać. O, a to co za kamień? Co to jest? O kurde, a to? Jakieś rzeczy tu trzeba mieć lepsze, jakieś lepsze pickaxy, żeby coś zbierać. O, czarci krąg, kurde, magiczny kamień. Żebym ja się tu dostał, dobrze, czekajcie, bo mi gonią jakieś wilki. Dobra, jedziemy tu sobie. Strasznie nudne to jest, powiem wam, takie bieganie i bieganie i bieganie. Nie wiem, jak się tam przedostać w prawo. Ty, życie mi spada, od czego? Chyba AIDS-a dostałem. Nie, no nie da się, to wygląda jakby się rzeką płynęło. Ale jak to możliwe, żeby się rzeką płynęło, jak ja nie mam łódki? Arab Recruiting, kurde. A, tędy. No i to, kurde, wyjaśnia wszystko. Zobaczcie, że każda kraina ma swoją bramę tu. No i co, ty gdzie teraz? No i teraz w lewo, nie? I tu nawet, żeby drzewa ściąć, trzeba mieć jakieś specjalne rzeczy. Widzieliście to? Bo one mają wyższy stopień tego, tiera. Co się dzieje? Ja coś kliknąłem, znów nie to, co trzeba. No i co, nie mają dla mnie za questa? Czemu nie mają dla mnie questa już standing? W dupie was mam. Że niby mam, jestem za mało, mam standingu do, no wiecie, nie lubią mnie, to mi nie dadzą, musiałbym polizać jajka im młodszym szeregowym, ale no mi się nie chce tak robić, więc jadę sobie. Jadę sobie dalej. Ale patrzcie, jak tu jest luźno, nie? Kurde, nie ma tu nikogo.
A ciekawe, czy tu są miasta gdzieś takie. Bo widzę, że tu mur jest. A czy ten mur tu ma coś wspólnego z, że zima idzie z północy, czy coś? Czy raczej to jest taki murek? Tylko, no, a może to gracze zbudowali? Tak dobrze to chyba nie ma, co? O, słyszę tu jakiegoś, kurde. Wow. Ja pierdzielę, dobra. Moi drodzy, tam za mocny przeciwnik był. Musimy się ewakuować, niestety. Jakiś druid czy coś. Dobra. No prawie jesteśmy u celu naszej dzisiejszej podróży, tak mi się wydaje. Kawę sobie na pewno zrobię zaraz. Tam dziwny dźwięk robiło. Czekajcie, no i teraz będziemy w tej strefie takiej czarnej, nie? Nie wiem, czy to jest czarna strefa, czy to jest miasto. Ty, może to jest po prostu miasto. Fakt, to jest chyba po prostu miasto zwykłe. W dupę, myślałem, że będzie fajnie. Myślałem, że to jest czarna strefa, że to jest wioska jakichś ludzi. Słabo. Co to ma być, kurde? Tu musimy się dostać, czuję to. Are you entering yellow? No jest, no kuźwa, no czekam na to, kurde, od rana, żeby PvP, żeby jakiś leszcza tutaj zbić. No i elegancko. Idziemy, jesteśmy tu, nie? No i to mi się podoba, kurde. Niech, no ja teraz kogoś znajdę. To go bije od razu. Zostaw mnie, kurde, wilku. Dobra. Kurde. Coś po turecku pisze na czacie, spamuje. Ty, no, no ale ludzi tu nie ma, wszyscy chyba speniali, wiecie? Jak ja mam kogoś zabić bez ludzi? Do bicia. Mam, że kiepsko. Bo świat jest strasznie duży, tak mi się wydaje jednak. Nie wiem, ile tu będzie hostile 0. A, to jest na mapie zaznaczone, jak są jakieś redzi w okolicy. Kurde, magiczna bawełna, nie wierzę w to. Naprawdę, mogę zabrać ją? A, trzeba, kurde,
Wyjątkowy, magiczny ścinacz do tego, do bawełny trzeba mieć. Powiedzmy sobie szczerze, trochę głupota w sandboxie, że jakieś, wiecie, jakieś tiery, jakieś ten wyższej klasy kill off. Nie na tym polega sandbox. Ja tu powinienem pójść sobie do wiecie, najdalszych rubieży i móc zbierać co chce, nie? Jak mi się uda przeżyć. A nie, że ja muszę mieć magiczny kill off plus 10 do zbierania kamienia albo kurde nożyk do obcinania bawełny. No właśnie, tak mi się wydaje, że chyba trzeba być kurde murzynem tutaj albo coś, może się wtedy. No jasne, kurde, że do red zone wchodzę. No i o to chodzi, kurde. Gdzie są ludzie tutaj, gdzie są gracze, żebym ich mógł poatakować. To jest dobre. Nie widzę zupełnie tego. No nie wiem, można by było rogatkę założyć na tym. I my to zbierać za przejście. Co wy na to, co? No nie no, daję 5 minut tej grze. Jak tu nikogo nie spotkam, to wychodzę z niej. Gdzie się ci ludzie wszyscy podzieli, no. Dobrze biegnę? Tu sobie pobiegnę. No i kurde, prawidłowo. Albo nawet w prawo do góry powinienem biec. Magiczna bawełna. Naprawdę w to nie wierzę, że magiczną bawełnę mają. Nie, ale naprawdę spory jest ten świat z tego, co widzę, kurde. U, jakiś ziomek tu jest. I ten mi chce dać questa. Travel to Flowing Road to kill one pendant return to see coś tam. I co mogę za to dostać? Undead Knuck Bone. Nie wiem, co to jest nawet. Ja nie wiem, oni no, chyba się smyrają w bezpiecznej strefie, bo kurde, tu nikogo nie ma. A gdzie, czy ja mogę sobie tu gdzieś domek wybudować? Chyba nie, bo żadnego jeszcze nie widziałem, a już by były, gdyby się dało, nie? No nie, no dupy nie urywa gra, naprawdę, jak na ten... Znaczy, no ja wiem, że ja tam powinienem siedzieć na początku i coś... Coś słyszałem, kurde, coś tu... Słyszałem, jakby ktoś drzewo ściął. Może to dzik był. No, ale tak czy siak mi się wydaje, że coś się tu więcej powinno. Znaczy takie ograniczenia, nie? No niby sandbox, a jednak non-stop widzicie ograniczenia. A tu powinno być tak, że o, fajnie, polazłeś taką strefę niebezpieczną, nie? No to kurde, zbieraj bawełnę, aż ci ręce zaczną krwawić. I uciekaj z nią, szybko ją sprzedawać, nie? Podjąłeś ryzyko, to ten, no ale ja nie mogę, bo ja nie mogę, nie mam kurde magicznych rąk do zbierania bawełny. Znów kurde, czy strefa czerwona. Uuu. Co to jest? Kurde. Kto postawił dzika? O fuck. O fuck. O, zero damage'u mi robią, czemu? O, w dupę, co to było? Powiem wam... No nie jest to miejscóweczka, w której chcielibyście... się znaleźć. Zdecydowanie. Czemu go ranię, a ja nie dostaję obrażeń? O fuck, a jednak dostaję obrażenia. Trzeba się poleczyć, bo nie przejdę drugiej takiej strefy, to kurde, nie dam rady przekroczyć.
A jeszcze widzę, że kilka przede mną, zanim dojdę do tego. Dobra, jedziemy dalej. No bo tu już dróg nie ma normalnych, co chciałem zauważyć. O ja pierdziele, to się chyba w kurde wbiłem w niewłaściwe miejsce. Że koleś ma miecz, to nie zdąży do mnie do... O fuck, stój! Nie! 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 Nie, 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 tu coś się odzywa. Lecz się sobie. Kurde, jakie emocje, co tu w ogóle... Jaki niedźwiedź tu jest wielki. Uciekam stąd, magiczne drzewo tu jest nawet. Dobra. I znów kolejne, kurde. Albo się uda, albo się nie uda. Mam nadzieję, że się uda. Nie! Kurde! O, mogę się podnieść! O, mogę się podnieść za 30 sekund. Kurde. Bo łucznik stał po drugiej stronie, a nie powinno go tam być, nie? To jest coś szczitowane, to było. To było szczitowane. Co tu jest? Dobra, get up. O, zajebiste to jest, to ja jestem nieśmiertelny. Ciekawe ile razy tak mogę umierać. Kolory wróciły. Dobra. Dobra. No powiem wam, że nasza podróż się nagle się rozbudziłem trochę od tego wszystkiego, że tu jest tak niebezpiecznie. Ale z tego co widzę, to hełm i tarcza mi się rozpadają już. Kuźwa, mocni są. O fuck, zahaczyłem się o coś. O nie. Masakra. No, leczenie jest najgorsze na świecie, jeśli chodzi o dźwięk. Tylko żeby mi stuna nie rzucili. O, 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 o. Czekajcie. Jest, kurde, udało się. Jest. Dobra. No i co tu jest? O, fuck. Ja chyba się wdupczyłem w jakiś... jakąś, kurde, śmiertelną strefę, wiecie, tak mi się wydaje. Łazi tu coś. Jakiś potwór.
Ominąłem go. O fuck, tu są jacyś, tak, jacyś potwory tu są. Ja nie wiem jak to nazwać, no to nie są ludzie. To są trupy. Ludzie trupy to są. Czy ja tam muszę schodzić, żeby wejść do tego? Oj, dzik. Wydaje mi się, że jednak zbliżam się do centrum, do kryształu śmierci. No, dziwne wrażenie, że to tędy trzeba iść. Uj, jak mnie walnął dwa razy. Powiem wam, że za 50 to jeszcze nie ma tragedii, nie? O kuźwa, ile ich tu jest. Co ja mam teraz zrobić? Gdzie tu się wchodzi? O kurde, zabiło mnie znów. Ale szybko. Nires City. Okej, moi drodzy, to jest koniec naszej przygody na dziś, kurde. No, zabili nas. Potwory nas zabiły. Ale damy sobie radę kiedyś indziej. Ojoj, ale się muszę przeciągnąć. Nie jeździ się w tej grze tylko na koniu i leczy. Tylko, że ja postanowiłem pojechać tutaj dalej, bardzo daleko, nie? A tak naprawdę powinienem gdzieś zostać wcześniej. A, i tu jeszcze oni przejmują jakieś miasta, czy coś takiego. Te gildie, nie? Czajcie, o co chodzi. Ale to w ogóle wygląda jak miasta graczy, nie? Bo tu widzę, że są jakieś takie... Nie, na tym ostatniej strefie, bo to nie wygląda jak miasta takie zwykłe. No nic, koniec tego dobrego.